Dzień dobry, jesteśmy u pani Julii w Sinawie i to takie będą dzisiaj rozmowy przy kawce. Pani Julio, pani od niedawna mieszka w Sinawie. Proszę opowiedzieć, jak się pani tutaj znalazła i jakie było pani pierwsze wrażenie na temat Sinawy, a jak to teraz pani widzi? Mieszkanie kupiłam przez internet, nigdy go nie widząc. A wie... Ślepo? Właśnie. A więc przy... W dniu, kiedy przyjeżdżałam 7 września podpisać akt notarialny na kupno, to wjeżdżałam samochodem osobowym od strony Prochowic. I pierwsze, co zwróciło uwagę na mnie, jak wjechałam na teren gminy Ścinawa, to myślałam, że mi w moim aucie koła odpadną. Chodzi o tak zwane wioski po drodze, wszystkie są z tymi kocimi łbami, nieruszone to od po wojnie, drogi na czołgi nadające się. To pierwsza uwaga taka była, bo Corsa to jest takie delikatne auto w miarę i mówię, będę bez kół i nie wrócę. Po kupnie mieszkania nie zorientowałam się, że nie ma mediów gazu, jeżeli chodzi o mieszkanie, bo nigdy do głowy mi nie przyszło, że w tych latach może być miasteczko bez sieci i bez gazu. Gaz jest z butli. Poraziło mnie to. Tak, oczywiście. W tej chwili ja mam elektryczne gotowanie, nie gotuję na gazie. To jest tak, to dwie rzeczy. A z kolei później, jak się zaczęłam rozglądać po mieście, co mnie zachwyciło? Drzewa. Stare drzewa, parki. To mnie zachwyciło, bo to rzucało się w oczy, ale i bardzo zaniedbane. Niesprzątane ulice, niesprzątane chodniki, wyboiste, dziurawe. Zaczęłam jeździć rowerem. To na chodnikach lampy stoją, znaki drogowe stoją, zabicie idzie, ścieżek rowerowy, sanzerowy. No właśnie, jedyna na Legnickiej kostrefy. A no właśnie, a jak to się tam ma do tego, tutaj jakby pan burmistrz sobie wymyślił, tutaj rowerki pod urzędem stoją i co pani na ten temat myśli? No temat rowerków, moja piwnica jest pełna rowerów. Sąsiad ma 2-3 rowery, każdy. Ja mam również rower, a więc te, które są w tej chwili do dyspozycji niby mieszkańców, względnie ewentualnie gości, których nie ma, to one są zbędne, a po drugie wysoki koszt tych rowerów. Ja się zastanawiałam, mam bardzo dobrą szosówkę sześciobiegową, a tu po 800 zł były rowery wystawione, zwykłe, najzwykłe, bo to miejskie wygląda na tak. W każdym bądź razie koszt wysoki. Rowery, ja z niego nie korzystam, żaden sąsiad. Nie widziałam, żeby ktoś z miejscowy, bo każdy ma własny rower, bo tu się wszyscy rowerami poruszają. A czy pani nie myśli, że tak trochę burmistrz zaczął od tyłu tą inwestycję w rowery? No bo moim zdaniem najpierw chyba trzeba robić ścieżki rowerowe, a później dopiero zakupić rowery, a tutaj zero ścieżek, a zakup roweru, gdzie tu jeździć tymi rowerami? Przyjechałam z takiego miasta 50-tysięcznego z Krosna, gdzie ścieżki rowerowe podstawa. Ja bezpiecznie jeździłam i w każdym bądź razie po mieście się bezpiecznie jeździło, nie po jezdniach, duży ruch, Ścinawa również ma przelotowe ulice, jest duży ruch i z duszą na ramieniu się porusza. Zresztą ostatnio był wypadek śmiertelny do Dłużyc. Ja tą drogę też pokonywałam, jak zwróciłam uwagę na forum, że z duszą na ramieniu się porusza, bo to jest obwodnica akurat, ta część do Lubina, gdzie był ten wypadek śmiertelny, to mnie napadli, że mi się ścieżek rowerowych. Zresztą mieszkańcy chyba też im na razie przyzwyczajeni są do tego, że nie ma ścieżek, że tak ma być i mnie to przeszkadza. O. No właśnie, a proszę mi powiedzieć, bo pewnie pani rozmawia z mieszkańcami, jak reagują na to wszystko, co się obecnie dzieje w Ścinawie, na ten ogólny bałagan, nieład, na te inwestycje takie trochę rozbujane, a z drugiej strony na to patrzeć jednak te niedobory typu właśnie chodniki, drogi, czy ten problem, duży problem, jaki jest z wodą. Jak na to tacy zwykli mieszkańcy? No i tu sąsiedzi, to jak już mówimy, każdy ma działkę, każdy ma zajęcie. Generalnie nie wdają się w dyskusję, jeżeli chodzi o temat władz, na temat miasta, na temat wyglądu. Nie ma. Zero. Święty spokój. Zero. Zero dyskusji. Jedyna dyskusja i te wiadomości, które mam, to z forum. Gdzieś tam objawiałam ludzie z różnymi pomysłami, to z forum dyskusyjnego względnie z młodymi ludźmi. Jak już spotkam, to na temat brudu to się wyrażają właśnie między innymi młodzi ludzie, że jest bardzo brudno. Proszę mi powiedzieć, a jak tutaj w Ścinawie wygląda służba zdrowia według pani? Czy to, co jest wystarczające? Znaczy ja mam kontakt taki raz do roku. Dentysta jest, ginekolog jest, okulista jest, nie czekałam i na co zwróciłam uwagę, jest onkolog.
na co zwróciłam uwagę, to jest USG bez czekania. Tam już na Podkarpaciu zetknęłam się z półrocznym czekaniem na USG. A tu tego nie ma. Czyli tutaj służba zdrowia, możemy powiedzieć, że jest to pozytywne, pozytywnie na to spojrzeć, cieszy nas to. A, bo tutaj takie sugestie ze strony radnego Barylaka padały i tutaj ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, że przydałaby się, że tak powiem, całodobowa karetka. Jak pani na taki pomysł reaguje? Doraźna opieka zdrowotna, czy soboty, niedzielę, tak? Soboty, niedzielę właśnie, no bo tu jest dość daleko do najbliższego szpitala i ten dojazd do niektórych miejscowości to jest... Znaczy się, ja się nie zetknęłam z tym, że mnie coś dolega i ewentualnie, że mogę prosić o pomoc. Takie ewentualności nie przewiduję. Ale jakbym się miała poruszyć, to jestem, jak to mówi, po omacku. Nie wiem nic na ten temat, w sensie, gdzie można się o pomoc zwrócić. Zostało tylko 112 z komórki. I pogotowia, skąd to nie wiadomo. No tak, tak zostawiona jest. A proszę mi powiedzieć, głośno jest ostatnio, dzięki też tutaj naszej telewizji, o tych, nazwijmy to, skromnych zarobkach naszych włodarzy tutaj tego. Jak pani się na to odbiera w ogóle? Społeczeństwo w Ścinawie, czy mówią już o tym, czy po prostu to ich błagają? Ja jestem społeczeństwo i zostanę tu, bo już kolejne wycieczki nie zrobię w życie. To na dzień dzisiejszy zarobki, jeżeli to jest prawda, że 287 tysięcy zarabia pan Stasia, który jest dyrektorem do spraw inwestycji, tych chybionych inwestycji, to włos dęba mi się zjeżył i dla mnie jest rzecz to niepojęta, bo patrzę, jak moja emerytura po 40 latach pracy, to mam na rękę, czekaj, no to trudno policzyć, 24 tysiące, to jest 1 do 10. Zawsze, tak jest, zawsze zarabiałam dużo, bo 180, jak my wyliczali z 20 lat emeryturę, to miałam 180 średniej krajowej, zawsze ona była wysoka. I na dzień dzisiejszy przez te przepisy ona się spłaszczyła, ale mniejsza o to, jest do wytrzymania, żyje się z tego. A zarobki człowieka, który zresztą orientuje się, ile zarabia minister, ile zarabia prezydent, ile zarabia, to są niebotyczne. Na gminę taką małą, gdzie zwróciłam uwagę, zimą ludzie odśnieżają ręcznie, bo nie mają traktorka do odśnieżania, nie mają sprzętu, został sprzęt sprzed 100 laty. Łopata, miotła i szczotka. I nie wina ludzi, że jest brudno, tylko jest wina to, że jest niedoinwestowana ta służba właśnie sprzątająca, komunalna. A czy nie uważacie może, bo tak już jesteśmy, znamy się na temacie, czy nie uważacie, że to jest tak naprawdę ta grupa bezpartyjnych samorządowców, czyli tak naprawdę wszystko, co pochodzi z Lubina od pana Raczyńskiego, to tam, gdzie rządzą właśnie ci panowie powiązani z tą grupą, to właśnie oni tworzą takie coś, ja to nazywam wyraźnie patologia, bo mówimy tutaj o zarobku pana Stasiaka, 280 tysięcy, to jest na papierach, to jest wszystko prawdziwe, ale spójrzmy też na oświadczenie na przykład jednego z głównych trzonów bezpartyjnych samorządowców, pana Mateusza Mardy, który ostatnio no, zaszokował wszystkich w Polsce, te 410 tysięcy, czyli ten pan zarabia więcej niż prezydent razem wzięty z premierem. No co wy na to, bo mi się wydaje, że to jest ta grupa, ten system stworzony, bo myślę, że gdyby to były pojedyncze osoby, nie mogłyby tak aż daleko sięgać po te pieniądze. Znaczy, ja twierdzę, że jest wina przepisów, które zezwalają na to. One są. Bo jeżeli składał wnioski o doinwestowanie, jeśli chodzi o unijne, i one przewidywały, dlatego są te inwestycje nietrafione, bo łatwo było osiągnąć te pieniążki i od każdego zrealizowanego wniosku są tak zwane nagrody. I o tym, znając przepisy, on wiedział o tym i z tego korzystają. I te inwestycje nie służą mieszkańcom. Zubażają, bo zresztą jego pobory są wysokie, bo 12 tysięcy miesięcznie gość, który prowadzi 7-8, zgadza się, młody człowiek 40 lat może zarobić, ale to co w tej chwili zarabia, to na głowie postawione, nie wiem z czego to wynika, czy przepisy, kto ustala, jeżeli chodzi, podejrzewam, że burmistrz ustala pobory dla pracowników. Myślę, że tak, ale musicie też wiedzieć, że na przykład pan Stasiak też ma umowę, pewnie zlecenie. Oczywiście mamy problemy z informacją publiczną, żeby uzyskać od naszej gminy, ale tam też również czerpie korzyści. My oczywiście z Pawłem próbujemy dociec, jaki to jest ten system, jak to funkcjonuje, dlaczego właśnie aż stąd, Ścinawy, pan dyrektor korzysta z pieniędzy naszych podatników chocianowskich i na jakiej zasadzie. Nie wiemy, prawdopodobnie jest to doradztwo jakieś. No ale ludzie, no nie przesadzajmy, co może wnieść pan Stasiak do Chocianowa, gdy jest też biedną gminą, oprócz tego, że korzysta z pieniędzy naszych.
Ja się tam wyraziłam na temat tego, że ktoś przyjeżdża 80 km od domu do pracy z Mielicza czy z Krośnicy. Dlaczego nie szuka, jeżeli jest dobry, to dlaczego nie szuka pracy u siebie Krośnica. Na miejscu w Krośnicach czy w Mieliczu? Ale już tam pracował, także wiem, jak tam to wyglądało, pani Julio. Pracował już tam i został stamtąd, no powiedzmy, pogoniony. No, jednak ta gmina Krośnice do dziś nie może się podnieść z tego co na wyprawiał tam pan Stasiak, a te inwestycje, które tam powstały, tam typu kolejka, czy te baseny, czy basen, właśnie do tego ciągle gmina musi, to nie jest tak, że to powstało i teraz utrzymuje się samo z siebie. Nie, do tego musimy dopłacać, do tego gmina musi dopłacać i tak samo do naszych tutaj inwestycji. A ja wiem, bo ten statek ma mieć załogę trzyosobową. Jeżeli chodzi o ten zakupiony do Dziewina. Tak, na dzień dzisiejszy jako ma służyć jako do szkolenia młodzieży w zakresie eko. To dlaczego w Dziewinie, a po drugie nie będzie się nigdy po Odrze poruszał, bo Odry nie będzie. Bo on ma zanurzenie, ma tam 70 chyba centymetrów, a Odra ma, są momenty 9 centymetrów. Ja sobie pozwoliłem rozmawiać z prezesem Stowarzyszenia Odra dla Turystów. Jest to stowarzyszenie, które mieści się w Nowej Soli. Ono skupia 11 gmin. 11 gmin wzdłuż Odry i tam mają też statek. Ten statek nazywa się Laguna. I tak się dopytałem, ile ich kosztuje utrzymanie tego statku. Pierwsze, co mi powiedzieli, że jest to niemożliwe, żeby statek utrzymywał się z biletów. Gminy muszą, te wszystkie gminy muszą się składać na utrzymanie tego statku. 11 gmin, a nie jedna. 11 gmin. Proszę uwierzyć, że ubezpieczenie takiego statku jest rzędu 40 tysięcy rocznie. Samo ubezpieczenie. Samo ubezpieczenie. Kapitan na statku, u nich akurat na Lagunie, bo będzie to mniej więcej taka jednostka jak ta u nas, kapitan takiego statku zarabia netto 6,5 tysiąca. Pozostała część załogi po 5,5 tysiąca. Do tego dochodzi cała eksploatacja statku. Nie wliczamy w to kosztów paliwa. Konieczne serwisy, przeglądy, nie daj Boże naprawy. To wszystko są koszty. W dodatku jest przepis, który steruje tutaj żeglugą lądową, że statek nie może zostać zimą, na przykład gdy Odra nie jest żeglowna, nie może zostać pozostawiony bez opieki. 24 godziny na dobę statek musi się ktoś zajmować. On musi być pilnowany, nie może sam sobie. Tu też dochodzi, czyli koszt, kolejne koszty zatrudnienia kolejnej osoby z uprawnieniami, żeby mogła tym statkiem się zimą, gdy on stoi, zajmować. Także no, to jest inwestycja, do której no, mówię tutaj niestety i z przykrością niestety, ale że ja nawet jeżeli... Będzie statek, ja widziałem umowę i aneks do umowy, który... Nie szkodzi, ale to nie ma żadnych szans, bo jeżeli chodzi o stan Odry, jeżeli nawet chodzi o Dziewin, próg to wiadomo za 20 lat nie będzie. Jakby no, tak, ja bym w Malczyce był 23 lata. A więc nie ma szans, żeby statek stanął. To ja bym chciała, żeby on był, żeby można było sobie popłynąć. Bo na samo, wczytując się w Ścinawę oficjalną, ucieszyłam się straszelnie, że takie piękne rzeczy powstają. Ale później wczytując się we wszystko te, chodzi o drenaż, o koszty, o w ogóle o finanse gminy, poroniony pomysł całkowicie. Właśnie największym moim zdaniem problemem, jeśli chodzi o ten statek, to będzie to, że my wszyscy będziemy musieli się dokładać do tego statku. I może to trochę egoistycznie z mojej strony zabrzmi, ale tak, jesteśmy biedną gminą, bo jesteśmy, nie ma co tutaj ukrywać, zresztą to podkreśla nawet sam burmistrz czy pan Stasiak. Nie mamy dużo, nasz tam budżet wynosi jakieś 70 milionów. I chodzi mi o to, że no dobra, ścinawianie przepłyną się raz, drugi, trzeci tym statkiem, później jak każda atrakcja się znudzi i tak dalej. I ja sobie zadaję i ludziom takie pytanie, dlaczego my, ja wiem, że to może egoistycznie zabrzmi, ale dlaczego my, ścinawianie, mamy się dokładać do tego, że ktoś z Wrocławia, Poznania, czy innej miejscowości, czy nawet z zagranicy, będziemy się dokładać do tego, żeby oni mogli przepłynąć się naszym statkiem. Bo tak będzie, niestety tak będzie, bo cena biletu będzie, że tak powiem, taka sama dla ścinawian, jak i dla gości, powiedzmy, tam z Wrocławia, czy Poznania, czy innych miejscowości. 18 zł płaciłam bilet po Solinie. Do tego dokładnie. Koszty są żadne, 18 i 12 zł. Ale powiedzcie mi, czy tu są turyści, bo to mnie interesuje, no po co tu przyjechać, jeżeli no dobrze, będzie ten statek, ściągnie ten statek tak dużą liczbę osób do Ścinawy, no bo...
Ja myślę tak, że będzie to jakaś atrakcja przez pewien czas. Przez pewien czas. A później kwestia tego, czy będzie, czy Odra będzie... Wiedzę, że statku nie będzie. Czy Odra możemy będzie się założyć. Czy Odra będzie nie będzie statku, nigdy nie stanie. Wymiksują się z samego pomysłu 5 milionów, zakup tego statku, to, że jest umowa. 5 milionów 230 tysięcy, aneks do umowy widziałem, statek ma być do 30 czerwca przyszłego roku. Słuchajcie, jeżeli byśmy się wymiksowali z tej umowy, to są kolosalne straty dla gminy Ścinawa, bo umowa jest ważna i wycofanie się z tej umowy, zadatek był na pewno jakiś zapłacony, wycofanie się z tej umowy obciąży budżet, nasz budżet, czyli... Dobra, to raz obciąży, ale nie będzie lata dokładać się do interesu, żeby go utrzymać. Powiem jeszcze pani w ten sposób, że choćbym miał tutaj burmistrz i pan Stasiak zastawić urząd, oni ten statek kupią. Bo nie kupienie teraz tego statku, gdy taki duży PR był, dla nich to był dramat. Dla nich to był, ludzie by ich już całkiem zakrzyczeli. Że jak to obiecywaliście i tak dalej, i tak dalej. Nawet no ci dobra, ludzie... Którzy... stanie i co dalej? Będzie stał? No i tak to się będzie stał? I tutaj nie będzie pływał? 100% pani racji no, przyznajemy. Będzie no, stał. No będzie stał 9 centymetrów. Woda była badana, bo ja przejeżdżam rowerem przez most ten kolejowy. Zresztą ma się dużo dziać. Kolejowy most ma być, a czy ten szosowy ma być remontowany, tymczasowy kładziony. Wielkie zamieszanie będzie. No będzie zamieszanie. Jeżeli będzie most pontonowy tutaj, no to już zakładamy to od razu, że... No przy moście pontonowym, tymczasowym statek przez rok czasu nie będzie mógł pływać, bo będzie. To chodzi o ten most, co obiecali ludzie z PiS-u? Inna. Minister już był z ministerstwa. Ma być remontowany ten most, który jest w Ścinawie, ten piękny most. Pierwszy szosowy, bo tak, ten drugi jest ten szosowy. Ten szosowy, on jest z XIX wieku, przepiękny most, Ścinawa ma się czym chwalić, ale jeżeli będzie on remontowany, będzie wyłączony z ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecała, że na czas remontu postawi most pontonowy, tymczasowy. No to jeżeli most pontonowy, czyli unoszący się na wodzie, no czyli jeżeli ten most będzie stał, to statek nie będzie mógł pływać. Remont jest przewidziany na jakieś 2 lata tego mostu. Ale po czym będzie pływał, jak latem było 9 centymetrów wody? Cały czas pani tutaj mówimy, pani juniorze, my jesteśmy optymistami. No może coś, może się stanie coś. Przecież całe jeziora wokół Konina powysychały, całe rzeki powysychały. Odra, może gdzieś stare koryto gdzieś tam jest woda, ale na dzień dzisiejszy Odra wody nie będzie tu miała. Nawet spiętrzenie nic nie da. Na dzień dzisiejszy. Ja też dowiadywałem się tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten dumny projekt tutaj, który zaproponowała obecna władza centralna, czyli ten most i ten próg wodny. Trochę podubałem, jak to się mówi w Google'ach, trochę poczytałem, trochę podzwoniłem po różnych instytucjach i to się tylko będzie nazywało przeprawa wodna Ścinawa, próg wodny Ścinawa. On nie może powstać w Ścinawie. Nie może powstać w Ścinawie z tego tytułu, że jeżeli powstanie on w Ścinawie, to Dziewień, miejscowość, w której dzisiaj byliśmy, utopi się. Nie może być progu. Próg wodny może być dopiero za miejscowością Dziewień, ale z drugiej strony, czy wtedy tak zwani zieloni, czyli ekolodzy się nie przyczepią, bo tam dalej są łęgi. I tutaj to jest takie problematyczne. Także jeżeli... Czy pan Stasiak to przewidział? Czy pan Stasiak to przewidział? On nie przewidział, że te nasze drogi są pod czołgi przygotowane, pod wojskowe. Amerykanie będą śmigać po tych drogach. Przewidział. No myślę, że to akurat nie leży w jego gestii, a nawet nie musiał przewidywać. A tutaj pani dobrze też powiedziała, te drogi są pod czołgi przygotowane. Proszę, właśnie tutaj zauważyć, że ta przeprawa, ona prawdopodobnie, tak szybko ten projekt poszedł i tak dalej, bo prawdopodobnie był tutaj sygnał z NATO, żeby powstała taka przeprawa. Proszę wierzyć mi, że na pewno, jeżeli to powstanie, to już z okręgu kaliningradzkiego któraś z rakiet będzie celowana w Ścinawę, w ten most. Bo tak jest. Jazda na przykład mosty w Poznańskim i wiem dokładnie, które, kiedy się rozmawiałem z byłymi wojskowymi, które mosty są dokładnie namierzone do zrąbania, bo są to główne przeprawy właśnie dla wojsk NATO i Rosjanie sobie, to są już, że tak powiem, wielka polityka natowska. Ale jak już widać z tego, to drogi są nam dobre, niepotrzebne.
Proszę Państwa, jak widzicie, Bazyl się nie na wszystkim zna, ale tutaj mamy pesymistkę, panią Julię, która nie wierzy w rozwój, coś dobrego dla Ścinawy. Tu mamy optymistę, który próbuje walczyć i tak dalej. Ale może teraz tak na koniec zapytam, co myślicie, jaka przyszłość czeka po prostu Ścinawę? Jak no wy jako mieszkańcy tutaj, bo ja wiadomo, mieszkańcy innej gminy, co będzie? Jak widzicie to? Może pani Julia pierwsza? Ja na dzień dzisiejszy przewiduję jeszcze trochę pożyć, to jest raz. A, to zdrówka życzymy. A więc tak jest, rodzina, która żyje do 90, tak, ja mamy w pokolenia silne geny, a więc twierdzę, że będę się Ścinawą interesować bardzo mocno. Dlatego, że to jest moja przyszłość, ta jesień życia, ona ma być wygodna. Jeżeli ma być wygodna, to ja mam mieć ścieżkę rowerową, ja mam mieć bezpieczną szosę do przejścia, ja mam mieć sieć sklepów, to na dzień dzisiejszy to, co jest emerytowi potrzebne. No i na gaz, żeśmy o gazie nie mówili. Co z gazem? No są, nie będzie gazu na dzień dzisiejszy. A jaka ta przyszłość, bo pani chce dożyć 90 lat, no, życzymy pani no. Życzymy tego, ale jak pani to widzi, czy ta władza, która tutaj obecnie jest, te inwestycje prowadzone przede wszystkim przez pana Stasiaka, dają pani tą złotą jesień, czy dadzą może? Twierdzę, że władza ta musi odejść, dlatego że jakby nie interesują ich mieszkańcy, to są ludzie z zewnątrz wszyscy. I oni tu nie mieszkają, nie żyją, nie chodzą. Podejrzewam, że nawet na piechoty nie chodzą, bo jakby chodził na piechotę jeden z drugim, to by widział ten park, ten brud, te liście, potem PGK, tam właśnie gospodarka komunalna ma nieusuwane liście, jestem drugi sezon zimowy, sterta pod budynek podsunięta, niesprzątane. No, ale jeszcze nie wróciliśmy, co zwrócił uwagę na mój basen. Ja się tak ucieszyłam, że tak blisko basen jest. I tylko się ucieszyłam. No zawsze coś. Zawsze coś. Tylko się ucieszyłam. Zawsze coś. Proszę. Kolega operator kamery mówi, że odrę ma pani blisko, także. No tak, ale też ten nóżek nie zamoczę, bo ja bardzo dobrze pływam, a tam nie, bo pływasz na 9 centymetrach. No jak nie? No nawet do łydek nawet jest starszy. Przykre. No przyszłość jest marna, jeżeli ta władza zostanie. To jest, konkluzja jest jedna. Władza ta nie może, bo ona się nie interesuje naszym życiem. Ja widziałam burmistrza na dożynkach z tym całą świtą. Wyglądały te dożynki bardzo ładne, te wioski się postarały, więcej było wszystko ładne. Gość był źle ubrany, burmistrz, byle jak na te dożynki, a powinien być ubrany, porządny za te pieniądze. Może taka moda. Nie, taka byle jak, przytył, a więc... Czyli jest dobrze. Nie, no to... dobrze musi być dobrze. Co by pani powiedziała podobnym ludziom, podobnym, bo pani się angażuje właśnie w sprawy obywatelskie. Ja jestem zwolennikiem, żeby wszyscy się interesowali swoimi sprawami. Wtedy naprawdę władza, która próbuje nami zarządzać i manipulować, czy wydawać niesłusznie na dziwne inwestycje pieniądze, miałaby problemy. Gdyby wszyscy albo większość ludzi zainteresowało się właśnie tym sprawami obywatelskimi. Jak ich zachęcić po prostu do tej obywatelskiej postawy? Kontroli swojego. To znaczy się trzeba było spotkania robić z ludźmi i rozmawiać z nimi. Spotkania, tak jak robi burmistrz, wykorzysta ten moment. Jak robi spęd, to zrobi spotkanie, tylko kogo wziąć, tak Pawła? Tak. Paweł można wziąć na spotkanie, bo Paweł jest elokwentny, doskonale zna nasze problemy i trzeba robić spotkania 2, 3, 15 osób, jak jest zjazd tych, załóżmy, motocyklowy, tam podejść na spokojnie, jak jest cicho z ludźmi, trzeba na spotkania, które robi. Tak jest i wyjaśnić, bo tu jak zauważyłam, to jest większość ludzi wierzących i chodzących do kościoła. Bo jak już to, nawet w moim budynku, ja należę do tych osób, że chodzę wtedy, kiedy potrzebuję, wycieszyć się. A jeżeli tak jest, no to po prostu powinni wiedzieć, że dobro trzeba czynić. Po drugie nie mają orientacji, bo internet ma każdy, Facebook ma każdy, ale nie czyta, nie czytają tego. Nie. Dlatego trzeba w jakiś sposób przyciągnąć. Ja bym na te spotkania wszystkie, które robi burmistrz, wykorzystała na edukację ludzi, informowania. Bo my mamy kontakt przez Facebook, mamy przez forum, ale na tym forum się też trzeba wyprowadzić, dlatego że tam jest byle jakoś. O. A nie sądzi pani, że to właśnie, to że ludzie się nie interesują, nie ten to... To czy nie urodziło się takie zjawisko, pani tutaj wspomniała o kościele, to w ten sposób to ujmę, że wśród Ścinawian taki jest trochę grzech niechcieństwa, lenistwa i zaniechania. Czy tutaj właśnie, nie panowie,
cieruszyć Ścinawian, żeby... Przyzwyczaili do tego, co mają. Ja widziałam, że to jest bardzo dużo ogródków. Ludzie pracują na tych ogródkach, mają ten, nie wiem jakie są dochody u każdego w domu, ale dbają o te ogródki, jeżdżą i tym się zajmują, nie zajmują się polityką. Ja na dzień dzisiejszy nawet bym się bała przyznać do moich sąsiadów, że mnie interesuje ta duża, mała czy wielka polityka, mimo że poglądy. No, nie wypieram się. To jest nasze życie właśnie. To jest nasze życie, bo to, że my się zajmujemy polityką, to my nie chcemy tego robić dla, mówiąc kolokwialnie, dla sportu. Ja zająłem się tym, bo widzę jak jest. Ja zająłem się tym, bo urwałem najpierw koło, później coś, bo chcę. I to jest właśnie to, że każdy nasz aspekt naszego życia to niestety zahacza o politykę. Bo to, że my będziemy próbować wpłynąć na włodarzy, żeby poprawili nasz byt, no to już niestety można to nazwać małą, ale polityką. I to od polityków właśnie, od tych, którzy siedzą w naszym ratuszu, zależy nasz byt, nasze drobne sprawy. Czy ja wyjdę i będę miał posprzątane liście przed blokiem, czy Odra będzie, że tak powiem, żeglowna, czy będą drogi rowerowe, czy inwestycja, która powstaje lub powstanie w przyszłości, będzie nam służyć, ale czy jednak będzie służyć tylko im? Mówili jeszcze, co mnie strasznie zaskoczyło na początku samym, to był wrzesień i było to do lutego, brudna woda. Ja mam koty i zawsze woda stała w plastikowym, białym poserku, wiaderku. Taki kolor był wody. Przez pół roku. Później pokazały się tabliczki, że jest bakterie coli, są nie pić, nie używać. Większość ludzi, wszyscy latali z butelkami, tymi piątkami z marketu. No. Ja kupiłam z kolei filtr i na filtrze leciałam, na dafie leciałam przez pół roku. W tej chwili ta woda w miarę jest, ale niekoniecznie, bo osad jest dalej, bo na tych wiaderkach widać, że to osad. A więc sprawa wody, Ścinawy, przyszłość, że będziemy bez wody, to jest jak 100% pewna. No, widzi pani, ja w lipcu tego roku zorganizowałem, chyba 1 czy 2 lipca, zorganizowałem w ratuszu taką konferencję prasową, na której wystąpił pan burmistrz i pan Stasiak, bardziej pan Stasiak. I byłem tam z mieszkańcami właśnie Wielowsi, mieszkańcami Parszowic, przyszło paru mieszkańców też właśnie ze Ścinawy i to było odnośnie wody, bo u nas w ogóle wody nie było. Wielowsi, w Redlicach, Parszowicach. Nie było z tego tytułu, do czego później się pan Staciak przyznał na tej konferencji, że napełniali basen, to był błąd, ciśnienie im spadło, do wiosek już nie doszło. I był ten temat wody poruszany. Pan Staciak obiecał nam na wszystkie świętości, że ta woda będzie w końcu zrobiona. Ja już prawie pół roku od tego spotkania nie ma żadnego projektu, nie ma pomysłu, nie ma nic. Po prostu były takie obiecanki, cacanki, bo akurat się ludzie zeszli. Nowe ujęcie. Nawet nie o nowe. Nawet nie. W tej chwili jest jedno ujęcie, z którego korzystamy. Jeżeli to ujęcie się wie ten, to my mamy z głowy wodę wszyscy. No tak, niestety to jest zrobione. No i widzi pani, i to denerwuje ludzi, że znamy problem. Nie ma wody, a inwestuje się dziesiątki milionów złotych w statki, w strefy. No, ja cały czas powtarzam, potrzebne są rzeczy tu i teraz, z czego korzystamy na dzisiaj. Jeżeli by nam zbywało pieniędzy, to wtedy możemy sobie na luksusy przeznaczyć. A tutaj podejrzewam, że takie same środki można by było w cudzysłowie wyrwać z Urzędu Marszałkowskiego czy z Unii Europejskiej na remont sieci wodno-kanalizacyjnej, a szczególnie na remont tych hydroforni i tych innych rzeczy. Tak jest, bo tu są stare rury i ta ruda woda, która płynie, to za sekundę, bo to raz, że zaciąga glebę, to widać, bo jak jest osa na wiaderku z ziemią, to zaciąga. Gdzieś są poszczelane te rury, idzie to w grunt, po drugie w koszty idzie nasze, bo będziemy obciążani tym niedoborem wody, jak jest basen nieszczelny za ubytki. A więc cena wody już poszła w czerwcu i za sekundę by nowego roku podejrzewam też podwyższać. No, ja może przerwę państwu, chciałbym jeszcze, bo nie wiem, czy starczy nam baterii, czy starczy nam karty. Fajnie się rozmawia. Chciałbym jeszcze, bo pani już powiedziała, to jaka przyszłość czeka mniej więcej Ścinawian. A może pan Paweł się wypowie, bo pan Paweł jest z Wielowsi, tak? I może tak. A ja powiem tak trochę przekornie. Po pierwsze powiem, że ja wierzę, że Ścinawę będzie czekała dobra przyszłość. Bo Ścinawianie jednak, myślę, że są ludźmi mądrymi i w końcu przejrzą na oczy. Nie będę też krytykował wszystkiego, co jest złe. Ja bardzo tutaj podziwiam, mimo takich kosztów na przykład włożonych w pałacyk, ale podziwiam tutaj to, co się dzieje w tym pałacyku, bo coś się dzieje. Są fajne imprezy są w Cytiku, także ta społeczność integruje się i mam nadzieję, że będzie też się integrowała w stosunku do tego,
co się dzieje w dalszej polityce. Co do władzy, no władza i Sinawy. Też powiem przekornie, bo i może tak nawet półdowcipnie, bo uważam, że pan burmistrz powinien tutaj dokończyć swoją kadencję. Ale tylko dlatego dokończy, że posprzątał ten bałagan, jaki narobił tutaj pan Stasiak. I uważam, że bo ktokolwiek zostanie tutaj burmistrzem, ktokolwiek odważy się, bo tu naprawdę trzeba będzie być odważnym człowiekiem, żeby wystartować w następnych wyborach. Dlaczego? Bo Ścinawa będzie zaniedbana, będzie potężny dług i trzeba będzie jakoś tutaj kupę pracy włożyć, żeby powiązać koniec z końcem. I naprawdę współczuję tej osobie, która kiedyś zostanie burmistrzem. Ale jestem dobrej myśli, jestem jak zawsze optymistą. Myślę, że my Ścinawianie, my mieszkańcy całej gminy Ścinawa poradzimy sobie wspólnie, naprawdę możemy wiele. Ja wiem, że to górnolotnie brzmi, ale tak, wspólnie możemy wiele i myślę, że doprowadzimy tą Ścinawę naprawdę do świetności, że będziemy mogli się pochwalić, tak, to ja mieszkam tutaj w gminie Ścinawa i tu jest super. Proszę Państwa, rozmowy przy kawie. Nie wiem, czy Państwu spodoba się ta forma przedstawiania wiedzy o Ścinawie, o tym, co się tu dzieje, ale ja tutaj wnioskowałem, że najważniejsze dla Ścinawy to jest właśnie edukacja społeczna, czyli edukacja Ścinawian, żeby dowiedzieli się wreszcie, co się tu dzieje i zajęli się swoimi własnymi sprawami. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Nie wiem, czy będziemy takie spotkania kontynuować, bo to jest no moim zdaniem fajne, bo można wiele rzeczy na gorąco, bez cięcia, bez układania sobie powiedzieć. Także dziękuję Pani Julii, dziękuję Panu Pawłowi i zachęcam do tego, żeby zająć się właśnie swoimi sprawami. Zajrzeć, przeczytać, zobaczyć, zainteresować się, ponieważ to jest przyszłość nasza, ale też naszych wnuków, naszych dzieci i trzeba odbudowywać to, co zostało zniszczone moim zdaniem, bo moim zdaniem rozwój to jest rozwój, ciągle do przodu. Dziękuję bardzo Państwu.